Dawno, dawno temu w krainie Snapcrafta, no może nie tak dawno, żyła sobie wiedźma. Miała swój domek, w którym trzymała wszystkie najważniejsze przedmioty i zapisywała najważniejsze wydarzenia z jej życia. Czuła się jednak samotna, więc postanowiła sobie za pomocą czarów przywołać nowych, fantastycznych przyjaciół. Wśród swoich ksiąg odszukała właściwy przepis i udała się do komnaty, by odprawić rytuał. Podeszła do kotła i rozpoczęła ważenie eliksiru. Wrzuciłam muzę gasta, którą nie trafiłam, nieważne, teraz trochę glutków jeszcze. Kubkę szlamu z pobliskiego bagna, ale przez pomyłkę. Zamiast cukru z pobliskiej plantacji dorzuciła wybuchową mieszankę nieśmiesznych żartów z kompletnym brakiem zdolności budowniczych. Zabulgotało, zadymiło i wybuchło. Gdy dym opadł, pojawili się nowi gracze serwera. O dziwo, nie tak różni od poprzednich. Ale to było dziwne. Lepiej pójdę spać. No i co? I co się dzieje? No nie wiem. Ty się mamy ludziska, co wy tutaj robicie? Nikt nie wszedł. A nie, ktoś tam wszedł. Wyłaniają się! Jest! No a to możecie numer iść tam teraz. Możecie się rozglądać w sumie i wyjść chyba, nie? Bo nie wiem. Ten został na dole. Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Snapcraft Server. Powracamy po krótkiej przerwie z maratonem, 1000 apek wbite pod poprzednim odcinkiem. No i fajnie, no i wracamy z maratonem. Trochę od ostatniego czasu przybyło do nas graczy. Gracze nowi w większości są po mojej prawicy i trochę lewicy. Był jeszcze jeden, ale przed chwilą nie zrozumiał, żeście miał z nami zagrać i sobie poszedł. Jest nam jeszcze Graf generalnie, no nie ma z nim teraz kontaktu. Przykro mi. Ale jest ze mną MacCrafter, którego powinniście znać z komentarzy, często komentował mi filmy. Przywitaj się, proszę. A no dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tu Maku. Maku. Jest jeszcze u nas Jasu. Dzień dobry, witam ciepło i przemile wszyscy oglądacze. No i Gabla. Witam serdecznie. Chemik grający w Minecrafta. Oczywiście. I z bardzo też fajnym talentem do budowania. Gdzie my jesteśmy? Tutaj, jeżeli wszystko wypali, to będzie krótka animacja generalnie z tego miejsca, gdzie wiedźma przywołała niby nowych graczy. Taka ciekawostka. Budowali to w większości Zeti, Papier, Ranger i Victor. Tak więc, wow, naprawdę fajnie to wyszło. Tu generalnie było coś innego, wyszło ale fajnie, z pewnych względów został zmieniony tutaj ten wzorek. Tak więc taka ciekawostka. Tak więc dobrze, moi kochani, w poprzednim odcinku był World Tour i teraz też można powiedzieć, że będzie World Tour ze względu takiego. Wow. Iż, no jesteście nowi i trochę już tutaj gracie, więc myślę, że coś tam się dorobiliście, więc no w międzyczasie możecie coś o sobie powiedzieć, a my udamy się do bazy pierwszego z nas, czyli do Gablawa. Gabla, wprowadź. I okay, możesz coś okay o sobie powiedzieć. To ja, drodzy widzowie moi, idę sobie na końcu, bo ja też nagrywam sobie odcineczek, a mówi to T-Jimmy, czyli teraz idziemy do portalu. Tak jest. Więc generalnie to zacznę od tego, że ja praktycznie bazy nie mam, bo zbieram sobie surowce na dom. I jutro względem tego dnia rozpocznę właśnie budowę domu, więc
moja baza nie będzie jakaś zaskakująco duża ani ciekawa. Wracamy, to ja też powiem, drodzy widzowie, musieliśmy zrobić cięcie, bo tam jest taka pewna budowla, której nie można pokazywać, także nie mogliście jej zobaczyć, sorry. Dobra, prowadzi Gablawie. Okej, kontynuując po cięciu, do mojej bazy prowadzi przez Nether ten oto prowizoryczny mostek, który w przyszłości pewnie zostanie ulepszony. No i tak jak mówiłem, w mojej bazie nic nie ma. Jutro względem dnia dzisiejszego rozpoczynam budowę domu i sądzę, że będzie to styl modern. A to dlatego, że znalazłem ładne wzgórze w biomie kwiatowego lasu i moim zdaniem tego typu dom będzie tam pasował. Zatem... Tutaj chyba nie mieliśmy jeszcze budowniczego, który w stylu modern by budował. No to ci powiem, teraz mamy trzech modernistów chyba. Teraz mamy trzech. Właśnie trzech nowych. Także... Nie, 75% graczy to modernistyczni, fajnie. Wow! Jaki kurnik fajny. Aha, taki domek. Dobrze. No, taki prowizoryczny. To zobaczymy, taki gablowy, tak? Jak tutaj rozbudujesz. U mnie jest jedynie farma zboża, farma kur, mały domek. Na dole jest piwnica, jeśli pokażę surowce. Jeśli TGB chce, również pokażę. Sorry, ładnie. Regiedlu. No dobrze. Pierwszą luknąłem i była dobra, powiem. Na dole jest jeszcze kopalnia, no a poza tym to, jeśli chodzi o moją bazę, to nic nie ma. A kopalnia fajna jakaś? Nie, zwyczajna. Szkoda, że tak ciemno. No dobra, no to pójdźmy teraz może do Jasu. Ja bym chciał na końcu. A, dobrze, to chodźmy do McCraftera. Ty masz chyba w naszej wiosce, prawda? Tak więc jesteśmy już w wiosce, tutaj generalnie jesteśmy w wiosce i trochę się w niej pozmieniało. Między innymi mamy tutaj muła nabitego na pal. Śmieszne. A przed nami jest piękny domek. A ja mam niewczytujące się czanki. Wciśnij sobie może F3 i A. Nieważne, mój domek się wczytuje, także ja witam na mojej działeczce. Grałem tu już parę dni i na razie nie mam bazy, a domek postawiłem po prostu w wiosce startowej, także... Bardzo ładnie ci on wyszedł. No. To nie jest mój styl do końca, że tak powiem, ale też jestem zadowolony. I tutaj naprawdę, proszę sobie ładnie przeczytać i trochę taka nazwa, taka nieładna. Zachlej mordę. Ale są trzy pokoje do wynajęcia, jakby ktoś się schlał i nie mógł wrócić do domu, także nie ma problemu, nie? Hej, my widzowie akurat widzieliśmy dzisiaj u mnie też. Akurat ten domek? No ja też już u Jasa widziałem ten domek. Akurat się wybrał. Ej, naprawdę ładnie. Na dole mamy po prostu karczmę, z tyłu krowy. Tutaj te pokoje są akurat pokojami do wynajęcia, że tak powiem, nie? Puste skrzynki, nic tu nie ma za bardzo. A taka moja tymczasowa baza jest teraz po prostu na górze, nie? Tu mam skrzyneczki. Będę w wiosce akurat teraz na kiedy, jak mnie złapie noc, to się przenocuję u ciebie. Dobra, zapraszam. Dobra. Jakąś zniżeczkę wrzucę z racji, że też lubisz ten styl co ja, to... Tak jest. Ja biorę zielone łóżko. Fajnie jest to, jak dopasowałeś kolor łóżka do dywanu. Bardzo mi się to podoba. Tak, tak, tak. Ja tak staram się robić właśnie mniej więcej. Kurczę, ekstra, naprawdę. Tu jest po prostu góra, duże poddasze. Ogarnięte, spore, fajne. Spore. Nie powiem, podoba mi się naprawdę. Na początku myślałem, żeby sobie podłogę zrobić pod dachem, ale mówię, zrobię takie wysoki zostawię. Lepiej to wygląda. A tutaj jak z tych piecyków komin, tak jakby jest, to fajnie wygląda. Tak, i on jest podłączony do prawdziwego komina, który jest na dachu, tak naprawdę. Wow. Bo nie wiem, czy widziałeś, na dachu jest komin, nie? Widziałem. Także to jest wszystko na rozkminie. Ładnie, naprawdę. Kurde. To podziękował. Skierka. Zobaczymy inny styl, jak mi wyjdzie. O, ty jesteś taki modern, tak? Bardziej? Taki bardziej. Ale tutaj pod wioskę chciałem się dopasować, żeby pasowało. Ale wow, naprawdę. Dużo detali ma budowla. A gdzie łódka z dachu? Ona ma nie za dużo detali, właśnie o to chodzi. Kurna! Zapomniałem, że litry nie mam. Ja cię kręcę. Nie, no to standard jest. Dobra, to już to jest ja standard. Się pozbieram i za chwilę widzimy się. Chyba u Jasa, co? No właśnie, tak jest. Chyba tak. To papa, mój domku, idziemy do Jasa. Może ja was zacznę już oprowadzać powoli, a TGB nas dogoni? A on się pozbiera. No dobra, ja, spoko, dawaj Jasu, lecimy. Dawajcie pod portal, ja za sekundkę będę pod portalem. Tak, bo TGB ma elytrę, my nie mamy. Tak, kto nie ma, ten nie ma.
Aha, no dobra, czyli ja tego nie mam? To lekko przy... Ty, ja wiem, jak się szło do ciebie, dobra, dawaj, ja cię zaprowadzę, bo oglądałem odcinek. Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Tam na górę na pewno. Tak, tędy jakoś szedłeś. Tu patrzyłeś portal i się zastanawiałeś, czy chcesz wejść do niego. Tak. I tu w prawo chyba, nie? Czekaj, bo cię zgubiłem. Tak, 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 dobrze, tu w prawo. Tak więc docieramy właśnie do bazy Jasa. Tak dobrze jest. Zmieniam? Dobrze, świetnie. Jasobia, może być. No Jasobia budówca. Doszliśmy do bazy, ja sobie tylko buduję. O. Tak. Bardzo ładny teren generalnie sobie tutaj wychachmęcił, naprawdę, nie powiem, że ale nie. Pogody a nie ma ładnej. A tu pada deszcz, no. No bezczelny deszcz. Ale na szaderach jest piękna. Trochę. Ale ładna tutaj taka oaza. No ja bym na tych ścianach fajne rzeczy porobił. Oaza. No. Zapraszam na górę. Gdzie jest Jasu? Tu na górze, już u siebie. Czyli podążam. To jest twoje królestwo. Tak, to jest moje królestwo. Będę tu budować klocki. No zobaczmy, co ci tutaj wyjdzie, bo myślę, że naprawdę ta baza ma potencjał. Mam nadzieję, że go w pełni wykorzystasz. No, taką nie jest miejsce. Tak piękna jak moja miejscówka, ale jest też ładna. Miejsce będzie jest dobre. Pięknia. Pięknie mu będzie. Pięknia. O, tak można tutaj nazwać swoją bazę. Pięknia. Pięknię. Jeszcze chciałbym wam wrażenia. Jeszcze chciałbym wam pokazać kopalnię, bo na razie tutaj to sobie tylko tak zrobiłem, tak żeby o, było. No tak. Z boku to ładnie też wygląda, ale chodźcie do kopalni. Pa, jaki bogacz fajerwerkami lata. Chciałem obczaić teren lepiej. Dlaczego no akurat u mnie pada deszcz? No co za... Co za deszczu? Deszczu nie kap. Bardzo proszę deszczu. Widźmiego wygięło na kamieniu. Tam można sobie skoczyć. Nie ufam. No i tak. I to jest majne kopalnie. Patrzymy w tą stronę. O, widzę obsydian już przygotowany. Tak. Do pozyskania. Tak sobie kopię, tu się tak bawię. No dobrze, bardzo no fajna to kopalnia. Podoba. I właśnie tam zaczynam od góry, będę jeszcze kopać, oczywiście, żeby to była kopalnia piętrowa. Mhm, a robimy jakieś później... Tak jest. ...upiększenie tego tunelu głównego? Prawdopodobnie będzie na pewno nawet. To bardzo dobrze. Będzie nawet na pewno. Oczywiście to, na to końcu ja polecam tego tunelu, obejrzeć. Na końcu tego tunelu jest też połączenie pomiędzy wszystkim, także to nie trzeba wychodzić, tylko tam też się kończy takim połączonkiem. A jeszcze tutaj fajne, dlatego że tu mam oczywiście, co mam? Opuszczoną kopalnię. O, jak będziesz miał tu jakiś ten spawner tych spiderów, no to byś mógł sobie fajną farmę zrobić w sumie. No, blisko. Pewnie coś tam jest. Bardzo ciekawy teren, także pod jest. Jest sporo tutaj na pewno do rozkopania, rozchodzenia. Na razie byłem tylko w różnych bliskich miejscach, daleko nie byłem jeszcze. Gdzieś tu masz spawner, słyszę go. Tamtą stronę. Tu jeszcze ciemno. Tak, jeszcze są niektóre zaciemnione miejsca, jak mówię, nie byłem wszędzie. No naprawdę, bardzo fajny teren. Mam nadzieję, że go porządnie wykorzystasz. Postaram się. A podobno pod górami więcej diaksów jest. A, to nieprawda. Ja lubię mit o balony. Mythbuster, TGB. Tak więc dobrze, no to byłoby na tyle na dziś. Niestety mieliśmy jeszcze pójść do grafa, ale jak mówiłem, chłopak nie zakumał, że jeszcze mieliśmy odcinek nagrać i sobie poszedł. No ale może kiedyś to nadrobimy. Tak więc no. Świetnie, że dołączyliście do naszej społeczności Snapcraft. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, że nie będziecie cheatować. Co najważniejsze, będziecie grali no to na pewno aktywnie i uczciwie i nie będziecie cheatować. No. Dziękuję bardzo, drodzy moi oglądacze. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pa, pa. Do usłyszenia. No, trzymajcie się. Pamiętajcie, to jest początek maratonu u mnie jeszcze jutro, pojutrze i jeszcze przez najbliższe 6 dni pojawiają się, będą pojawiać się odcinki o godzinie 12. Serdecznie was na nie zapraszam. Pożegnajcie się moi przyjaciele nowi i do usłyszenia. Ja sobie tylko buduję z kwadratowej oazy. A ja jestem Tizimi. A on jest Tizimi, a ja dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia w Modernach, ale nie na Modernowie. Tutaj. Tylko tutaj. Trzymajcie się. Na razie. Cześć, czołem. Yo. Dobra. Yo. Stop. Wielkie yo. O, szanuję.